jakby zacząć ten trzyminutowy film. A. ochlokracja, a konkretnie zjawisko, które katalizuje umacnianie się tejże ochlokracji, nazywam je ładnie ekstensjonizmem. A cóż znaczy to tajemnicze pojęcie? Nic innego jak niekontrolowane rozszerzanie się znaczenia różnych pojęć. I nie chodzi mi tutaj o konkretne patologiczne przykłady, chociaż zaraz takie podam. Chodzi mi o zjawisko jako takie, które prowadzi do tego, iż nasz świat, iż świat przeciętnego człowieka jest po prostu coraz uboższy, że ten świat de facto zanika wraz z rozszerzaniem się znaczenia pewnych pojęć. Znikają inne pojęcia. Wraz ze znikaniem tych pojęć ograniczają się nasze zdolności do opisywania świata, a ponieważ świat nie jest do końca opisywany, lecz pisany naszymi pojęciami, de facto zanika nasz świat. Ale to długofalowy proces. Na początku jest tylko ogromne zagubienie i niezdolność do odnalezienia się w tym świecie. Ogólnie jednak zanikanie pojęć powoduje zanikanie naszej sprawczości. I oczywiście język ewoluuje. Ale ekstensjonizm jest niepożądanym kierunkiem tej ewolucji, czy właściwie wprost rewolucją. A co więcej, jeśli chodzi o debatę publiczną, to pierwszym do czego doprowadza ekstensjonizm jest skrajna polaryzacja ideowa. Każda dyskusja i propozycja wprowadzenia nowego podatku to po prostu socjalizm. A nawet marksizm, leninizm. Pisz buduje nawet komunizm, a nie socjalizm. Do roku 54 w tej chwili. Każda postawa konserwatywna to faszyzm. To wszystko, co proponują nasi narodowcy, to jest faszyzm. A opisy patologicznych zjawisk kulturowych. Każde nadużycie seksualne jest gwałtem. Sprawa... Co piąta kobieta w tym kraju została zwrócona. Ekstensjonizm, czyli dziki wzrost ekstensji, to jest zakresu pojęć. Umacnia emocjonalną wojnę, a emocjonalna wojna wtórnie napędza ekstensjonizm, gdzie brakuje pojęć, które są sposobem ujmowania, porządkowania i uchwytywania światłocieni świata. Tam zaczynają dominować emocje, tam zaczyna się błąkanie pośród nienazwanego, czy raczej jednonazwanego. Tam dzieje się urojona wojna socjalizm versus kapitalizm, a ostatecznym efektem przyrostu ubóstwa semantycznego jest przyrost ubóstwa ontologicznego. Po prostu nasz świat literalnie będzie się kurczył, a za naszym pierwotnym zagubieniem i wewnątrz społecznymi wojnami podąży po prostu bezsilność. Mówiąc ekstensjonistycznie, a nawet hiperbolizująco, upadek cywilizacji czy wprost upadek świata? Pięknego czasu, cześć! A jeszcze słowo, jaki morał z tego, nie szukaj pojęć wytrychów, mocnego nazywania rzeczywistości, mocnego i prawdziwego określania, mówienia jak jest i tym podobnych. Raczej babraj się w subtelnościach, co nie jest zbyt koniunkturalne. Ale jeżeli masz jakiekolwiek zapędy do stworzenia lepszego świata, to poprzez ekstensjonizm ci się nie uda. Papa. Pa. Stworzenie lepszego świata samo w sobie jest pewną hiperbolizacją.